Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Mamy poranek, w którym montuję dla Was wszystkie filmy i już wrzucam je na YouTube. A. No i ogarnąłem, że w tym odcinku nie mam głosu. Nie wiem dlaczego. Także teraz o tym szybko powiem, dodam głos do odcinka. Mam nadzieję, że się wszystko będzie zgadzać. Także nie przedłużając, lecimy. W tym odcinku chodzi tylko i wyłącznie o to, aby pokazać Wam instrukcję warunkową, skróconą instrukcję warunkową. Zwykle, tak jak widzicie na ekranie, żeby. Stworzyć instrukcję warunkową, piszecie słowo kluczowe if, następnie dajecie warunek w zwykłych nawiasach, a następnie w nawiasach klamrowych piszecie kod, który ma się wykonać, jeżeli wasz warunek się spełni. Możemy to zastąpić w bardzo łatwy sposób poprzez skróconą instrukcję warunkową. Ona wygląda w ten sposób, że najpierw piszecie warunek, następnie dajecie znak zapytania, po znaku zapytania jest co kiedy prawda, potem dajecie dwukropek, no i po tym dwukropku jest co kiedy fałsz. No i tak naprawdę cały klucz tego odcinka wygląda w ten sposób, że tylko chciałem Wam to pokazać i przedstawić. Na ekranie widzicie wykonanie tego kodu, z instrukcji warunkowej będziecie często korzystać, jeżeli chodzi o pracę z Reactem czy też z Gatsbym. Także w tym odcinku tyle, trzymajcie się, cześć!